Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Pierwszy meczik Ligi 5 skończył się remisem. Dzisiejszy mecz mam nadzieję, że nie skończy się podobnym fiaskiem jak to było wczoraj, a dzisiaj może nawet im się udać, jak tylko się postarają. Skład zostaje bez zmian, ruszamy po Ligę 4. To jest nasz dalszy cel, aby osiągnąć szczyt pierwszej ligi. Ale nie, ja szczerze mówiąc, nie jest ciężko w to uwierzyć, żebym dostał się do pierwszej ligi. Na razie muszę tylko mieć nadzieję, że mi się uda to zrobić. Zaczynamy, nie zmieniam żadnego piłkarza. Chyba że Iwanowicz mnie tak wkurzy, że pójdzie na taką zmianę, w której już nie wróci. Okej, i mam nadzieję, że mi wyszukało i wyszuka szybko tego przeciwnika. O, ja jeszcze sobie poglądałem tam opening packi u popularniejszych youtuberów i kurde, jedni mają szczęście, drudzy mają mniej szczęścia, tak szczerze mówiąc. A jeżeli chodzi o mecze, to no ja jestem po prostu zafascynowany tą grafiką, dynamiką przede wszystkim, bo to tak pięknie wygląda. Te ruchy, te zamazania, nie, to jest naprawdę pięknie, kiedy ktoś podaje do drugiej osoby i wtedy jest ta dynamiczność. I tego właśnie brakowało ogólnie w FIFA. Przypomnijmy, że rozpoczęli ten sezon od zdobycia. A ci przypominam, żebyś wziął ketonal na łeb, idioto. Czy tam, nie wiem, te goździkowe gówna. On już wybija piłkę w pierwszej minucie. Pojebany jakiś. Drogbę mi wyrąbali, Diego Costa, Iwanowicz. Ależ ładny zwód. O, on tu na zwody gra. No, może być groźnie. Spudłował. Coś jego Royce nie zagrał za dobrze. Piotrek, wyjeb to. Coś nie za mocno, żeś to wyrąbał. Teraz Ramirez do Drogby, a Drogba poda do Ramireza, a on dośrodkuje. Prawda? Prawda. Jeb. O, Drogba by strzelił prawie. Ale niestety, no troszeczkę mu się piłeczka wyślizgnęła za jego pleców. Wyciepto Imanowicz, pięknie. Podanie do matki. A matka podał do małpy Kosty. Pięknie. Kurde. Ale Drogba, co ty robisz? Przecież już byś strzelił pierwszego gola. Nie mogłeś zostawić tej piłki w spokoju? O kurde, ojojoj, łoluj, no, no Piotrek, dobrze, kurde, Iwanowicz nie śpi dzisiaj. Jezu, dobry Iwanowicz. No i tak masz kurde piłki wybijać właściwie. Kurde, no już Aubameyang mi tu główeczki strzela, no, nie. U mnie tego nie przejdzie płazem. Nie, nie. Gdzieś ty Drogba? Co za idiota pusty, czarny. Co on zrobił? Widzieliście, to miał piłkę i on jednocześnie wybił. Kuźwa. Co to było? Ja się kuźwa pytam, co to było? Tej, żeby na mnie strzelił. No kurde. Nie, ja tego nie puszczam płazem. Kurde, uwaga. Dobra, Ramirez podanie do Drogby, który już dwie akcje zjebał i oby następnej podaj mu. No, idiota! Kurde, teraz... Boże, zaraz zejdziesz. Zaraz ty czarny gołębiu zejdziesz stąd. I wejdzie za ciebie Dembaba. Ramirez, złe podanie, super. Iwanowicz, też źle podał. Kurde, co wy robicie? Czemu wy nic nie chcecie grać? Dobra, Cahill się ładnie wystawił. Ale kurde, dlaczego wy nic nie robicie, napastnicy? Żeby coś z tą piłką zrobić. Łap to. Dobre, Piotruś, ładnie. Nie dał się nabrać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, ale Cahill. Teraz jeszcze raz podanie do Diego Costy. Ale Drogba jak teraz pieprzy akcję. Teraz! O kurde, ale jego Neuer niestety to obronił.
Ale dobrze, Drogba, o to tak, o coś takiego mi chodziło mniej więcej. Tylko, kurde, celniej. O kurde, cofka, cofka, panowie. Czy to wykorzysta? Szansa! Boże, nie. Ja już myślałem, że moja ogrona by spierdoli całą akcję. Ale... dobrze. Piotrek. On próbuje z główki ciągle strzelać. Z niczego innego. Dobrze, Ramirez się wystawił koło Czecha i zadziałało. Dobra, podanie. I Drogba biegnie, kurde, nie zastanawiaj się. Teraz podaj tu. Ramirez! Ło, pięknie! Chciał strzelić potężnie. Rzut rożny. Matka! Pięknie! I schował łapy. Matka strzela gola w 28 minucie i remis. Kurde, matka wyjęła cycucha i strzeliła. Pięknie. Oskar! Ty dobry jaki wślizg. Ale no niestety Oskar teraz źle podał. Tam gdzie nie chciałem w sumie. Teraz Drogba poda tutaj do Oskara, on ci dośrodkuje i może pierdolniesz z główki. O Boże. Coś tam, któryś z nich zawalił tą akcję. Matka. Idealne podanie, lecz niestety no ktoś mi podłożył nóżkę. Tak niekulturalnie. O, o. Na spalonym był. Jest remis znowu. Matka strzeliła. Nawet nieźle. Ale Drogba na kity to wybijasz. Dobre, wysokie podanie do Aubameyanga. Pięknie. Czy John Terry. Matka, uważaj, uważaj na tego Hiszpana. Dobre! Obrona jak i bramkarz się wykazali. No wślizg, no niby taki na chybił trafił. Patrzcie, no. No mógł wcześniej zrobić ten wślizg. Może wtedy by się to pięknie odbiło. Dobrze, nie ma gola z główki. Ale trzeba uważać na crossa. Tu podanie. Diego Costa. Aj, no ale Costa już źle podał. Nie tam, gdzie powinien. Oj, uważać, uważać, uważać. Dobre, Piotruś. Zajebiście. Matka. No, tylko na chwilę miała piłkę. O, matka, znowu. Znowu matka na ataku. Jaka zmyłka. Jebut, kurwa, dzisiaj matka gra. Nie wierzę. No, moja matka to już by była dumna. Ale ta matka? Jebany. Proszę bardzo. No matka zaskoczona pewnie, że strzelił gola. Okej. Ładnie. Teraz Drogba. O luju. Aj, coś Drogba dzisiaj nic nie gra. Pójdź na zmianę. Po tej połowie, bo no nic nie zrobił dzisiaj. A matka to kurde w chuj się wykazała. Tylko żeby teraz ta matka była skuteczna dalej. Bo jakby się zacznie rozleniwiać, to będzie krucho. Filipe, John Terry. Tu podanie Ramirez do Drogby. Teraz wciepnie tam podanie do Oscara. Patrzcie jakie jest piękne zgranie. Jebut i kurde no. Tak to dośrodkował, że jego Neuer to wyłapał. Costa, coś ty zrobił. Ten za mocno podał w ogóle. Co w ogóle tego nie powinno być u mnie. Dobrze. No myślałem, że to przechwyci. Dobra, 2-1. Matka dzisiaj tutaj rządzi. Dziwne, naprawdę. Nie poznaję. A powkurwiam go jeszcze, niech popatrzy jak matka strzeliła. Szczelił jak Pujol, widzę, szóstej. Podobnie. Tylko z innego kąta. Dobra, pięknie. Matka dzisiaj zajebista, a Drogba nic nie robi, więc pójdzie na zmianę. Wejdzie za niego Dembaba. Proszę bardzo. No i to wszystko na razie. Nikt źle się nie sprawuje poza nim. A czemu jak
ten ciulaty gnój gra. Gra. Dobra. Znakomita pierwsza połowa za nami. Ciekawe, czy Zba wbił na arenę. Następne 45 minut. Jebany już strzelił. Czarnego debila wpuściłem. I co zrobił? Nie myślał o tym, nie myślał o babach, nie myślał o koście, tylko o tym, żeby szczędzić gola. Paciek, wykiwałem jego cały skład. Patologia. Ale dla mnie to jest zajebiste. Jeszcze jego Neuer tego nie obronił. No super, super, cieszę się. Teraz uważać, bo on pewnie będzie chciał doremisować. Ramirez. Co to było? Dobra, CS Fabregas. Kurde, no ale Fabregas. Tak się nie bawić nie będziemy. O, o, też się zna rzeczy. Dobre, Czech, pięknie. Wie co robić, a w 15 nie ma hełmu. Jeżeli chodzi o portret jego. Nie wiem, może nie chcieli tym razem. Bo się trochę chłopak wstydził. Dobra, tu, no i Diego Costa spieprzył akcję. Tutaj podanie złe. No, no, no. Czemu nie przybiegał do tej piłki? W ogóle te ich podania są jakieś dziadowe. A, ten to już w ogóle... Ba, to było bez sensu. Co żeś zrobił. Ale na razie prowadzimy, no. Żeśmy szybko przewagę zwiększyli na początku drugiej połowy. I obyśmy to jeszcze bardziej zwiększyli. Costa. W ogóle zjebał. A, mamy dalej grać. Matka. O Boże, zakręcił się Czarnuch. Ale nie obrażajmy go, bo przyszedł, strzelił i może być z siebie zadowolony, że w ciągu jednej minuty wbił już gola i się wpisał na listę. Co dla mnie to jest wyczynem hardkorowym, wbić i szybko strzelić. Taki Diego Costa to też jest do tego zdolny, tylko kurde, on nie wie kiedy dokładnie to wykonać. O, o, taki dribbling. O, takiego właśnie dribbling się kończy porażką. Okej, okay, teraz uważać. Ale czemu Iwanowicz nie biegniesz, żeby mu zabrać piłkę? Dobrze, pięknie. O, Fabregas, niezłe. Dobra, biegnij, biegnij, bez zastanawiania się, a ty... On mi chciał spalić akcję, widziałem to. Szkurwa, ten Alaba. Podaj jeszcze raz. Dobre przejęcie, brawo. Pięknie, no. Mamy luz. Dobra, dośrodkuj i Costa. O kurde, Oskar, jak się chciał napecić, ale tak się rozpędził, że zabił co najwyżej jakiegoś kibola na trybunach. Dobra, ty biegnie, biegnie, czarny gnój. Czarny gnój, czarny gnój i niestety nie strzelił jebanego gola. Ale on coś robił, a Drogba to kurde każdą akcję potrafił zjebać. O kurde. Kara go spotkała, ale to mu się zemści. Ty, nawet już nie biegnie. Boże, ale jak zjebał to. Tak zjebać. Dobra, matka i hat-trick. No myślałem, że matka strzeli coś. Kurde. Szkoda. Dobra, Oskar. Prawie. Ale nieźle. Świetnie. Ale kurde. Czemu tego nie strzelił? Kto tam w ogóle był? To było dziwne. Albo to był Costa, ale raczej nie wyglądał mi na Costę. Dobra. To był faul. Żółta. Nic mu nie daje? Co za cep. Dobra, 38 metr. Wybito lekko. Ale za lekko teraz. Teraz no, wracać na obronę. Wracać na obronę. Wyciep to. Pięknie. Kurde. Fajnie chodzicie. Dobre, Cahill.
Diego Costa. Kurde, już Costa wyjebał prawie, że. Źle podał, idiota. Czarna małpa. Dobra, czarny nie jest. A teraz Czech. Łap to, pięknie. No i dzisiaj Chelsea odniesie zwycięstwo bez dwóch zdań. No matka tutaj dzisiaj jest zawodnikiem meczu, niewątpliwie, jak i Dembaba, no wbił i w pierwszej minucie drugiej połowy strzelił gola. To jest niesamowite, że coś takiego mogłem dokonać. Dobra, Diego Costa, jebany. No jebany, i co on zrobił? I dlaczego kartek nie dostaje? Co za cep, jebany. On już powinien dostać żółtą, a jak nie to czerwoną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. Fuksiarz. Dobra. Lekko wybił. Spalony. Już myślałem, że znowu ktoś sfaulował. Ale w ogóle nie gwizda. No przy spalonych. I tu się dziwię. Teraz trzeba uważać. Dobrze. Lekkie podanie. Fabregas podanie do Dembaba. A on powinien to dośrodkować, chyba że mu zabierze piłkę, dobra! No i to było za lekko, no kurde. Trzeba było się bardziej przygotować do tego strzału. Ale no nic, no trudno, trudno. Ty on tu cały czas zrobi podanie. Co jedno, to drugie podanie. No i myślisz, że mi z wrzutki ciepnie. Nie. Nie ze mną już takie numery. O, patrz, tu mnie chciał wykiwać. Dobra, Iwanowicz. Pięknie wytrąciłeś mu tą piłkę. I teraz zobaczyć, by mnie ciepnął. Pięknie. O, i jak ładnie się wybiło. Tu Diego Costa ładnie. Ty, bramkarzem wyszedł. Dobra, Dembaba. Jeb. Jebut! O kurde, jak się najebał, kurde, ale chciał strzelić i trzeba przyznać, no, lepszy od Drogby, no. Nie ma co, Drogba jest słaby. Nie pasuje mi tu. I my go tu nokautujemy. Totalnie. 5-1. Więc... Ale Costa nic nie zrobił, to jest najgorsze. A cały czas siedzi. Ale ładnie. Cahill. Wczoraj był Terry, dzisiaj Cahill. Pięknie. Obrona też umie grać na swoje sposoby. Ale nie strzelisz mi już. Dobra, matka. A wkurwimy go jeszcze matką. Ty, obronił. A ciepnę mu jeszcze jednego gola. Dobra, Fabregas. Uderzenie głową. O, bronił. A dobra, ba! O kurde. Trochę przycięło. Meczek zakończony wynikiem 5. Nie, 4-1, przepraszam. Za dużo by się naliczyło bramek. No, dzisiaj wygrana 3 punkty. No i ładnie się Chelsea zgrywa. No, piękne akcje tworzą. Dembaba wbił w 45 minucie po minucie. Strzelił gola. No i Cahill dobił w 90. Trzymaliśmy wynik, byliśmy lepsi. A jego skład to niestety się nie wykazał, tylko teraz strzelił Aubameyangiem jako pierwszy. I Czech, kurwa, dzisiaj jakby nie puścił tej bramki, to by miał 10-0, no. Ale i tak to jest zajebista ocena. Ile obronionych? 15, a ten 10, no. Czyli no Czech to jest potęga, no. I to nie ma co. Matka, kurwa, dzisiaj przebiła moje najśmielsze oczekiwania. Matka, kurde, dostanie takiego boosta, że będzie więcej strzelać. Czarnemu Wysolowi też dam boosta, bo kurde, naprawdę nie sądziłem, że on w tak szybkim czasie potrafił strzelić gola. No i ja po prostu sam siebie przebijam umiejętnościami. I uważam, że gram już coraz lepiej i lepiej. I mam nadzieję, że do tej pierwszej ligi dotrę jak najprędzej. No i dobra, po 18 strzałów. W tym ja miałem o jedną celniejszą więcej. Nie mieliśmy mniejsze posiadanie piłki. Więcej przejęć. Faulowaliśmy, nie faulowaliśmy. 4 rzuty karne, rożne, on miał więcej.
No i dobra, ogólnie Nemanja Matić dzisiaj naprawdę zachwycony jestem jego postawą i grą. No kurde, dzisiaj go wszędzie było pełno. Nie ma co. W ogóle sobie sprawdzimy. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie drugiego meczu z Ligi Piątej. Ja mam nadzieję, że wbiję za pierwszym razem do czwartej ligi. Tylko trzeba być pewny tego, że wie się, po co się gra, żeby coś osiągać. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnych meczy. Oczywiście codziennie będę wrzucał po innym meczu, więc to nie będzie tak, że za tydzień wrzucę następny. Jak będę miał FIFA 15, to będę wtedy nagrywał FIFA 15, 14 też będę nagrywał, dopóki nie dojdę do pierwszej ligi. I dobra, jojołki, trzymajcie się, na razie.